pytanie może do pana Marcina Gryna, który jest rolnikiem na bardzo newralgicznej części, bardzo newralgicznej teraz części Polski na Zamojszczyźnie, czy na Lubelszczyźnie jako województwo. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Lubelszczyzna jest największym producentem pszenicy w kraju, czyli to jest bardzo ważny region, ale niestety wspólna polityka rolna tutaj nie pomaga, ponieważ wszyscy wiemy, że zderzyliśmy się z importem na gigantyczną skalę zbóż, głównie właśnie w te rejony. No i teraz jest pytanie, czy wspólna polityka rolna wam pomaga? Czy już widzicie tę nową perspektywę budżetową, która rozwiązuje wasze problemy? Pytanie jest oczywiście trochę prowokacyjne. I czy ekoschematy zrekompensują te nowe zadania? No bo trzeba robić coś dla środowiska, dla planety, zgodnie z planem strategicznym, z Europejskim Zielonym Ładem, ale z drugiej strony wjeżdżają te tysiące, jeśli nie miliony ton. Jak to wygląda z pana strony jako rolnika i przedstawiciela dużej organizacji producentów zbóż? No proszę państwa, tutaj myślę, że najlepszym wstępem do całej tej odpowiedzi będzie taka krótka riposta do słów, które dzisiaj mówił komisarz Wojciechowski. No komisarz Wojciechowski tutaj tak kwieciście wspominał taką strategię 4S w tłumaczeniu, ja sobie tutaj zapisałem, która ma na przekazie bezpieczeństwo żywnościowe, no stabilność, zrównoważenie i solidarność. No proszę państwa, gdzie tych wartości szukać u nas? No nie ukrywajmy, bezpieczeństwo żywnościowe polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości i jakości żywności. My na tą jakość i na tą ilość pracowaliśmy 20 lat, wypracowaliśmy odpowiednie normy, które są od nas egzekwowane i dzisiaj z tych norm nas się rozlicza. No o czym my mówimy, jak mamy zachować tą dobrą jakość tej żywności, kiedy do nas, kiedy u nas w tych magazynach, do których będzie trafiać na te zboże, tych lokalnych magazynach, no 90% jak nie więcej tych magazynów jest zasypane ukraińskim zbożem produkowanym w zupełnie innych normach, ze środkami produkcji, za które na nas organizacje proekologiczne wieszają psy, no to tam to w ogóle jest no woda na młyn, natomiast tam nikt się na to nie przygląda. No. Mówimy o stabilności. Jaką stabilność polski rolnik ma w ostatnich 5 latach, ja się pytam, gdzie ceny nawozów nam szybują po kilkaset procent w górę albo w dół, cena zbóż też gigantycznie jednego roku wzrasta kilkaset procent później, po czym spada, natomiast no, ceny środków produkcji zostały, jak wiemy. Cena zbóż w moim regionie jest teraz niższa niż przed wojną. Środki produkcji są droższe około 500%. No to o jakiej stabilności my tutaj, proszę państwa, mówimy? Już nie mówiąc o wahaniach, które z dnia na dzień tutaj się dzieją. Poza tym, jak możemy czuć się stabilnie, jeżeli my w ogóle dzisiaj mamy dylemat, czy my nasz towar sprzedamy? My rok temu mieliśmy zapas rzepaku na koniec 170 tysięcy ton. 2 lata temu było to 40 tysięcy ton, dzisiaj mamy 1,5 miliona ton. My tego ani nie przerobimy, ani nie przejemy, ani tego nie wywieziemy. Także tej stabilności tutaj ja nie widzę w ogóle. Mówimy o rolnictwie zrównoważonym, to co mówiłem, mamy specjalne normy, mamy żywność już naprawdę na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy wolumen eksportu polskiej żywności przekraczający 40 miliardów złotych i teraz my chcemy ten euro, przepraszam, czy my teraz chcemy ten wolumen zmarnować? No proszę państwa, jak możemy mówić o zrównoważonej żywności? Tutaj padło nawet takie stwierdzenie o rodzinnych, ekologicznych gospodarstwach. No to proszę państwa, ja tylko tak powiem, na Ukrainie, gdzie my mamy ekologiczne gospodarstwa? Jako uzupełnienie ten slajd, nie wiem czy państwo wiecie, że jeżeli chodzi o ogrodnictwo na przykład, to Polska jest znacznie powyżej średniej unijnej. Co prawda Eurostat liczy truskawkę jako warzywo, ale według średnich unijnych w niektórych tych pozycjach jesteśmy całkiem wysoko, ale też nie łudźmy się, to jest ciągle kilka, a maksymalnie docelowo kilkanaście procent i ta produkcja ekologiczna będzie atrakcyjnym segmentem, ale nigdy dominującym, bo nie ma kraju na świecie, gdzie produkcja ekologiczna by zdominowała ogólną produkcję rolniczą. Dlatego rolnictwo zrównoważone jest jak najbardziej wskazane. Natomiast no, my mamy ten poziom zrównoważenia, który dzisiaj jest destabilizowany przez to, co do nas wjeżdża z Ukrainy. Dlaczego? No dlatego, że tam głównie żywność produkowana jest w olbrzymich przemysłowych koncernach, których właścicielami są firmy zachodnie oraz oligarchowie. Nie oszukujmy się. Rolnik ukraiński ma 0,5 hektara ziemi,
Dlatego jeżeli my mówimy, że do nas trafia zboże od rolników ukraińskich, że my im w ten sposób pomagamy, no to proszę Państwa, oni chyba mają jakąś ligę mistrzów plonowania, no bo no tutaj takie ogromne ilości zboża, no to ja nie wiem, skąd się biorą. No to jedyne to jest przemysłowa ta gospodarka. No i solidarność. No jaka jest solidarność w Unii Europejskiej, jak to tylko polski rolnik kosztem polskiego rolnika się pomaga, w cudzysłowie pomaga, no bo tutaj ta żywność, która miała być wywożona przez nasz kraj, to i tak dajemy dość dużą pomoc, ponieważ udostępniamy tą drogę, ona u nas zostaje. No i proszę Państwa, tutaj odnosząc się do tego, co prowadzący zapytał jeszcze właśnie odnośnie tych funduszy, które miały nas wspierać. No ja powiem krótko tak, fundusze, które miały być dla nas wsparciem, no przerodziły się w mechanizm, który jest dla nas kagańcem, ponieważ dzisiaj polski rolnik jest właśnie, no myślę, że powiem tak, nękany przez różnego rodzaju obostrzenia. Myślę, że ogrom formalności jest nie tylko dla nas bardzo utrudniający, ale jak tutaj również pani powiedziała, że to jest, już nie starcza pracowników, żeby ten cały materiał przerobić. Przeczytał pan? Nie przeczytałem, proszę Państwa, podkreślę teraz też, bardzo chciałem przeczytać właśnie przygotowując się do dzisiejszej konferencji rozporządzenie o ekoschematach, które jednak do dzisiaj nie powstało, tak jak było nam obiecywane. No i proszę Państwa, tutaj tak jak sama nazwa mówi, mieliśmy rozmawiać o wspólnej polityce rolnej. Proszę Państwa, jaka ta polityka jest wspólna? Ta polityka jest dyskryminująca i rasowa moim zdaniem, ponieważ jeżeli my mamy sprzedawać nasze płody rolne za te same pieniądze, co koncerny przemysłowe za naszej wschodniej granicy, a mamy ponosić kilka razy większe koszty, zmagać się z normami, no to dlaczego my mamy produkować w innych standardach, sprzedawać w tych samych cenach? No tutaj wszystko to, co pan komisarz dzisiaj wspominał, no to moim zdaniem jest w ogóle inna polska rzeczywistość, w której my żyjemy. To jest chyba jakiś American Dream, myślę może pana komisarza. No i ja tylko tak krótko powiem jako takie nasze przesłanie rolników, że my chcemy zarabiać na zbiorach z naszego pola, a my nie chcemy zbierać do puszki na ulicy dotacji. Nam o tym nie zależy, tym bardziej, że tutaj no właśnie coraz bardziej w społeczeństwie staje się taki popularny pogląd, że no rolnikowi się daje. Rolnikowi się nic nie daje, proszę Państwa, to wszystko to się przekłada na produkcję, na rosnące koszty produkcji, pochłaniają to malejące ceny skupów, ale to jest tylko po to, żeby konsument mógł mieć tanią, ale przede wszystkim zdrową żywność, no bo to już chyba każdy z nas gdzieś kiedyś się spotkał z takim przysłowiem, czy jest tanio, jest tanio, czy jest dobrze, jest tanio. Więc niestety wiele polskich podmiotów jest zamieszanych tą kontrabandę, jak to można tak nazwać. No tutaj myślę, że no jedyne, co mi jeszcze pozostaje dodać, proszę Państwa, no niestety ja dalej uważam, że tutaj góra powinna reagować, nie może bezczynnie czekać, ponieważ okazja czyni złodzieja. No i tutaj nie ma innej opcji, jak zarządzić twardą ręką. I tutaj jak najbardziej tak, zgadzam się, że musimy rozmawiać, musimy negocjować. Natomiast proszę Państwa, to nie jest tak, że my się tutaj kłócimy, my jesteśmy pazerni. My od wiosny ubiegłego roku braliśmy udział w spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa, jeździliśmy na spotkania z ministrem, przedstawialiśmy nasze postulaty. Również w grudniu przedstawiliśmy kolejne postulaty, kiedy już no, zaczynały się te pierwsze akcje strajkowe, to pierwsze demonstracje niezadowolenia rolników w naszym regionie. No i proszę Państwa, do dzisiaj żaden z tych postulatów nie został wykorzystany. Nam nie chodzi o wszystko. Wiemy, że część jest zabroniona od góry, no że tak powiem, gdzieś tam może być przez komisję, tylko to jest odbijanie piłeczki. No u nas się mówi, że albo to komisja, tutaj komisja będzie mówić, że tak. Może właśnie takich, i teraz właśnie, my zaproponowaliśmy wiele bardzo prostych rozwiązań, chociażby właśnie monitorowanie tego systemu, jak, skąd, dokąd to zboże jedzie, przez tego najprostszego etola, proszę Państwa. Każda ciężarówka jedzie na etolu, paliwo wiemy co do minuty, o której dojeżdża na gospodarstwo. I tutaj, jeżeli my nie możemy tego prawnie zablokować, bo są takie przepisy unijne, gdzie prawnie nie możemy na przykład wprowadzić dotychczas cła, proszę Państwa, my monitorujmy, opublikujmy te dane, osądźmy te podmioty moralnie. Te podmioty nasze, nawet krajowe, które się trudnią właśnie tym przemytem. Także to taka jest na to recepta. No, cieszę się tutaj, że Związek Hodowców Bydła odniósł ten sukces, że hodowcy bydła otrzymali to wsparcie.
No, ubolewam nad tym, że natomiast no, w branży zbożowej dzieje się bardzo źle, ponieważ ja mówię, problem jest taki, że dzisiaj już nie ma gdzie sprzedać. Ubolewam nad tym, że straciliśmy po głowie trzody w Polsce, blisko 600 tysięcy sztuk pogłowia, co też się przekłada na niższe zużycie paszy chociażby. I trzymam kciuki, żeby hodowcy bydła nie znaleźli się w takiej sytuacji jak my.